wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka wsiada do mojego samochodu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Jedziemy? Jedziemy. Tak jest. Tak jest. Dzisiaj dużo się dzieje ostatnimi tak, dniami, cały czas. Ostatnie tygodnie tak naprawdę są bardzo gorące. I uświadamiające też opinię publiczną, jak wyglądało funkcjonowanie mediów publicznych, ale i władzy. A dziwi coś pana, patrząc na te mnie kwoty, nie, chociażby ja znałem, na fundusze, ale... na organizacje, bo z każdej strony wychodzą jakieś nowe rewelacje. Tak, i będą wychodziły, bo we wszystkich resortach trwają audyty. Najwyższa Izba Kontroli również taki audyt będzie przeprowadzała i właśnie w Funduszu Sprawiedliwości, ale myślę, że kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli będą mieli w ciągu najbliższych miesięcy bardzo dużo pracy. Wczoraj pan premier powiedział, po co tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwości były media publiczne i po co dzisiaj PiS tych mediów broni, jeśli osoba bliska Jackowi Kurskiemu, działacz młodzieżówki, zarabia kilka milionów złotych w ciągu 3 lat tylko dlatego, że jest jego asystentem, jest jego kumplem, bez żadnego wykształcenia, no to chyba wszystkim nam pokazuje, państwu, którzy ciężko pracują. Ten pan zarabiał w rok tyle, ile wy w 5 lat na przykład, nie mając żadnego wykształcenia. No to pokazuje, po co władza PiSu broniła mediów publicznych. Ja o te media chciałam bardziej podpytać, bo pan jako rzecznik prasowy od 2019 roku, tak, dobrze pamiętam? Tak. Jednak był pan w kontakcie z mediami przez dosyć spory czas, bo to tak, jest jakiś tam element tej pracy. Proszę powiedzieć, jak pan czyta i widzi te kwoty, które dostawali komentatorzy, bardzo często też osoby, które szczuły za te 500 zł. Były takie momenty, gdy przychodziliśmy do studia telewizji rządowej, tak, po czym po nas głos zabierali komentatorzy i mówili swoje, krytyczne. To już wiemy za co. Tak. No te i kwoty jednorazowo 500 zł nie robią wrażenia, ale jak widzimy, że niektórzy komentatorzy rocznie zarabiali prawie 300 tysięcy w ten sposób, to... No jak widać, można stracić twarz za 500 zł za jedną wypowiedź. Oderwane od rzeczywistości tezy były wygłaszane tylko i wyłącznie dlatego, że PiS za to płacił. No jak widać, uczciwie, za darmo, nie byli w stanie znaleźć komentatora, który byłby w stanie powiedzieć prawdę. Ale jak to wyglądało? To wyglądało tak, że przychodziliście państwo do studia i część udzielała wywiadu i wychodziła, a część szła do, że tak powiem, cudzysłów, kasy podpisać umowę? Tego nie wiem, natomiast zacznę od tego, bo pani redaktor stwierdziła, gdy przychodziliśmy do telewizji, jak mogliśmy... Jak byliście wyjątkowo zaproszeni. Tak, bo było wielu polityków, jest wielu polityków, którzy trafili na czarną listę TVP i taka lista była, jeśli nam słyszę teraz tych propagandystów, że oni oczywiście zapraszali każdego, to jest bzdura, bo i na mnie został nałożony ban, ale i na część polityków obozy władzy, na polityków Porozumienia, gdy tam dochodziło do kłótni na linii Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński. I ci wszyscy pracownicy mediów, bo przecież nie dziennikarze, wykonywali te dyrektywy. Wykonywali to, co przyszło z Nowogrodzkiej. Jeśli z Nowogrodzkiej przed mail lub SMS nie zapraszać jednego, drugiego posła z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeśli przyszła dyrektywa nie zapraszać jakiegoś ugrupowania, Konfederacji na przykład, mogę się z nimi absolutnie nie zgadzać, ale też nie mogli uczestniczyć. No to oni to wykonywali. Wobec czego traktowanie ich jako dziennikarzy jest po prostu kuriozum, bo to są funkcjonariusze partyjni. Oczywiście, że te programy były tendencyjne. W wielu z nich prowadzący, prezenterzy zachowywali się nawet bardziej ambitnie w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości niż politycy tej partii siedzący w studiu. Lepiej znali program, albo szybciej do nich docierał przekaz. No pamiętamy słynną rozmowę Danuty Cholecki z prezydentem. Co jeszcze możemy dla pana zrobić, tak, żeby i to pan było wygrał wybory? Tak, po kilka godzin dziennie. Pamiętamy też spot pana prezydenta Dudy, który został wyświetlony w tym programie propagandowym w Wiadomościach. I to tak funkcjonowało. I jednak my nie decydowaliśmy się na żadne bojkoty. My nie decydowaliśmy się na to, by obrażać się. Czyli co, to była lekcja cierpliwości? Po pierwsze otwieraliśmy oczy tym, którzy
nie mieli dostępu do innego kanału informacyjnego i to było ich jedyne źródło informacji, wobec czego musieliśmy tam być obecni, by tłumaczyć Polakom prawdę, by się wobec tych kłamliwych tez spozycjonować. I przecież widać było wtedy, że nawet nie politycy PiS-u reagowali na to tak bardzo negatywnie, tylko propagandziści, którzy prowadzili te programy. I dzisiaj oto jest ta cała kłótnia, oto jest ten spór. Oni stracili narzędzie propagandy podtrzymujące im poparcie, a funkcjonariusze stracili kasę, no bo przecież na wolnym rynku nie byliby w stanie. No to jeżeli za komentowanie dostaje się 300 tysięcy złotych, to już nie trzeba pracy szukać. Tak, tak. I to myślę, że też pokazuje wielu prawdziwym dziennikarzom, z którymi przez ostatnie lata, myślę, nie tylko ja, ale inni rzecznicy mieli świetny kontakt. Czasami się spieraliśmy, czasami potrafili nas docisnąć. Często potrafi wielu dobrych dziennikarzy dobrze docisnąć, dopytywać, wysyłać pytania, łapać za niedopowiedziane tezy. Mhm. Na tym polega robota dziennikarza i my się nie możemy jako politycy na to obrażać. No i jakby też warto zwrócić uwagę na to, że przez ostatnie lata, pani redaktor, jeśli ktoś zwracał uwagę w Polsce i lub szukał afer, lub zajmował się tak naprawdę nie tylko dziennikarstwem śledczym, ale nawet całą polityką śledczą i zwracał uwagę na patologię w życiu publicznym, to byli to właśnie dziennikarze lub kontrolerzy NIK-u. Tak. To nie była prokuratura. Tak. Prokuratura dowiadywała się o wielu aferach z artykułów dziennikarzy, którzy później byli atakowani w mediach rządowych przez funkcjonariuszy, którzy mieli za to płacone z kasy mediów rządowych. To jest patologiczny system stworzony przez PiS na wzór standardów dalece wschodnich. Jaką widzi pan na przyszłość telewizji publicznej? Znaczy, najpierw mam nadzieję, że dojdzie do odpowiednich zmian w KRS-ie, że minister Sienkiewicz, odpowiedzialny za media publiczne, unormuje tę sytuację i widać, że ta sytuacja. Ale wczoraj był w jednej z telewizji prywatnych i tak, było widać determinację w jego wypowiedzi. I bardzo dobrze. Jest absolutnie pewien, skończył się hejt, skończyła się nienawiść. Znaczy, skończył się wpływy PiS-u w mediach rządowych, skończył się hejt, skończyła się nienawiść. Tak. Teraz możemy swobodnie włączyć każdy kanał telewizji publicznej, na którym nie będzie nienawiści, na której nie będzie ani Jarosław Kaczyński, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Donald Tusk, ani Szymon Hołownia obrażany, wyzywany, odsądany od czci i wiary, gdzie będzie mu odbierany jakakolwiek godność. Teraz jeszcze dodałabym nazwisko Bodnar do tej grupy. Tak, to też kolejny polityk, który jest na celowniku byłej władzy. Ale teraz mamy tam po prostu informacje. A przyszłość, ja jestem zwolennikiem tego, by to przede wszystkim również organizacje pozarządowe miały wpływ na kształtowanie. Potrzebna jest w ogóle duża debata na temat kształtu mediów publicznych w Polsce i finansowania. Ale minister Sienkiewicz wczoraj podkreślił wyraźnie, że te media zabijały. Te media były największym gruczołem jadowym i nienawiści w Polsce. Te media miały gigantyczny wpływ nie tylko na poparcie PiS-u, bo to już pal licho, oni wybory przegrali i tak, wiadomym było, że żadna propaganda nie jest w stanie utrzymać kłamliwej władzy tak długo. Natomiast nie zdawali sobie chyba wszyscy w PiS-ie sprawy z tego, że słowa potrafią nie tylko ranić, ale i zabijać. Oni byli w stanie, ale dzisiaj widzimy dlaczego. Przez to, że mieli dopływ do takiej gotówy, powiedzieć wszystko. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że ktoś tego słucha, może że ich to rani, tempą propagandę odebrać na poważnie. To pobudza. I to, że to pobudza właśnie negatywne emocje. Ogromną rolę w podziale społecznym, w rozpętaniu tej polsko-polskiej wojny mają media rządowe i ci wszyscy, którzy w mediach rządowych pracowali, nie tylko Jacek Kurski. Każdy z nich, tych funkcjonariuszy, który firmował paski nienawiści, tak zwane paski grozy, które trafiały na podatny grunt, wzbudzały niezwykle negatywne emocje.
a na końcu również oddziaływały bardzo na rodziny polityków, którzy byli atakowani. Bierze za to 100% odpowiedzialność. No ale, ale wyobraża pan sobie sytuację, że dostaje pan 500 zł i nie, może pan nie wyobrażam sobie, pani redaktor, ja jestem politykiem i ja nie atakuję prywatnie żadnego z moich oponentów. A żeby funkcjonariusz publiczny w mediach rządowych dostawał kasę tylko po to, żeby przyłożyć rodzinie polityka, to jest dla mnie taki absurd, który się nie mieści w żadnych standardach demokratycznego państwa prawa, który tak powinien według mnie być również oceniony przez organy, nie tylko etyczne. No, trzeba naprawdę sprawdzić też to, jak funkcjonowały media publiczne i niektórzy z funkcjonariuszy w zakresie służb specjalnych, bo o tych informacjach ze śledztw, których niektóre rodziny nie były w stanie się dowiedzieć, wiedzieli na przykład funkcjonariusze w TVPiS. Jak to się stało, że oni mieli dostęp do dokumentów, a nie miały tego osoby zaangażowane w śledztwa? Tutaj jest tak wielopoziomowa konstrukcja zblatowania funkcjonariuszy mediów rządowych z władzą, że ten każdy aspekt musi zostać wyjaśniony. I to wszystko było robione tylko po to, żeby utrzymać PiS przy władzy, zniszczyć oponentów politycznych, ale zniszczyć. Zniszczyć dosłownie, nie opluć, tylko wprowadzić język hejtu i nienawiści wobec tych osób, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, że to może zabić. Jak pan z pozycji resortu klimatu patrzy na dzisiejszą temperaturę i debatę w Sejmie? Ewidentnie widać, że PiS jest opozycją totalną, która już nie ma niczego do zaproponowania i jest w stanie tylko i wyłącznie pobudzać nastroje społeczne. I tak na to patrzę, oni nie są gotowi do jakiejkolwiek dyskusji, debaty. Zapóźnień w różnych projektach. A te zakłócanie dyskusji, mówię tutaj teraz pod... to wszystko się odbywa pod szyldem Kamiński-Wąsik, tak? Obrony przestępców po prostu. Tak. No, to jest w ogóle też pewna filozofia, która pokazuje, jak PiS traktuje zwykłych obywateli, a jak traktuje swoich kumpli. No, gdy zwykły obywatel pisze do pana prezydenta Dudy pomiędzy pierwszą a drugą instancją, że składa wniosek o ułaskawienie, że chce rozpocząć taką procedurę, to kancelaria prezydenta odpisywała na takie wnioski, że to jest niemożliwe, bo to jest tylko i wyłącznie po prawomocnym wyroku możliwe, aby taka procedura się rozpoczęła. Jak widać, pan Wąsik i pan Kamiński są na specjalnych prawach, więc nie widziałem też, żeby politycy PiS-u solidaryzowali się z ofiarami przestępstw, których dokonywali politycy PiS-u, z poszkodowanymi na przykład i oszukanymi rodzicami dzieci przez Łukasza Mejzę. Nie widziałem ani jednej konferencji pana prezydenta Dudy w tym temacie, ani jednego baneru czy billboardu. PiS naprawdę łapi się wszystkiego. Próbuję wzbudzać nastroje, ale chyba nie zdaję sobie sprawy z tego, że wobec przestępców w Polsce raczej temperatura sporu jest taka, że tak ich miejsce jest w więzieniu, a nie na sali sejmowej. Ale ta determinacja jest olbrzymia. Dzisiaj robiąc przegląd prasy tutaj kilka minut przed naszym spotkaniem, jeden z portali podał informację, że jest decyzja sądu dotycząca dokarmiania pana Kamińskiego, który w dalszym ciągu prowadzi protest głodowy. To pokazuje determinację. To pokazuje determinację, ale też... Za wszelką cenę. Tak, natomiast powiem przewrotnie, bo obserwuję też kuluary, rozmawiam z niektórymi politykami PiS-u. Nie wszyscy politycy PiS-u widzą tę sprawę zero-jedynkową. Część polityków tej partii jeszcze w latach rządów przed październikiem 2023 roku zwracała uwagę, że nie wszystkie działania służb były w 100% transparentne. Myślę, że część z nich dawała temu upust publicznie. I nie dla wszystkich jest to zero-jedynkowe. I ja tej determinacji nie widzę po stronie nastrojów społecznych. Ale mówi pan tak, jakbyśmy mieli gdzieś na horyzoncie pewien rozłam wewnątrz PiS-u. Myśli pan, że za moment będziemy świadkami tego, że PiS się podzieli? Nie wiem. Sami politycy PiS-u muszą odpowiadać sobie na to pytanie, czy chcą bronić takiej patologii, jaką wczoraj pan premier Tusk wygłosił, pokazując to, co robił PiS z mównicy sejmowej. Czy chcą bronić przestępczych metod? Bo ja zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. My nie zaczęliśmy
badać w pełni, bo prokuratura dopiero staje się prokuraturą niezależną, działań funkcjonariuszy podległych panu Kamińskiemu po 2015 roku. Komisja do spraw Pegasusa dopiero rozpocznie pracę, więc wiele dopiero przed nami. Może wielu polityków PiSu dowie się, że sami byli tymi osobami, których podsłuchiwał pan Kamiński i pan Wąsik, ta spółdzielnia Gumowe Ucho. Niewykluczone, że wielu dopiero wtedy otworzą się oczy. W kuluarach mówi się o tym już teraz. Już teraz. Wracając jeszcze do... No bo przecież, panie redaktor, za to zostali skazani ci panowie. Ja pamiętam, niedawno był tutaj pan poseł Jaki i wiele mówił o walce z korupcją i tak dalej. Tak. To jest bujda na resorach. Panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za to, że fabrykowali dowody i przekraczali uprawnienia wobec, uwaga, członka rządu, wicepremiera. Nawet nie wobec opozycji, jak po 2015 tylko roku. Tylko swojego sojusznika. Tak, tylko chcieli go zniszczyć, chcieli go osłabić, w efekcie przejąć mu partię. Więc i tak miały działać służby specjalne. Więc ważne, by opinii publicznej ten ogląd nie zszedł z pola widzenia. Widocznie nie trzeba mieć władzy, trzeba mieć władzę absolutną. No, taki system Prawo i Sprawiedliwość próbowało budować na każdym poziomie, od spółek Skarbu Państwa po media rządowe, ale jak widać, ale nie tylko po PiSie, ale i po historii, żadna władza absolutna nie trwa wiecznie. Czego pan się spodziewa po tej komisji Pegasusa? Bo jest mnóstwo przypadków, które znamy. Mam na myśli tutaj, nie wiem, czy posła Brejzę, czy panią prokurator Wrzosek. Tak? To są tematy, które gdzieś funkcjonują już od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej, ale przypuszczam, nie wiem, takie nazwiska jak Giertych. To wszystko już, znaczy nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale wiemy dużo. Czy tu pojawi się naprawdę szeroka lista nazwisk i jakieś bardzo poważne nadużycia? Niewykluczone. Znaczy, po pierwsze, musimy poznać wszystkie nazwiska, to raz, dwa. My musimy poznać procedurę i proceder. Jak to się stało i kto wydawał decyzję, aby systemu szpiegowskiego poza również lub przy okazji wniosków prokuratury ktokolwiek używał. Kto podjął o tym decyzję? Jakie decyzje po drodze, by taka osoba była inwigilowana, były podejmowane i przez kogo? I myślę, że to nam wyjaśni, kto tutaj przekraczał uprawnienia. Jeśli ktoś przekraczał w tym zakresie uprawnienia, no to są odpowiednie artykuły kodeksu karnego, m.in. 231, więc będą z tego tytułu wyciągane wnioski. Jeśli była mijana kontrola, procedura sądowa również. I tutaj ja się spodziewam, że poznamy cały proces decyzyjny, bo nie da się wszystkiego ukryć, jestem o tym przekonany. I gdy poznamy, kto był głównym mocodawcą tego procederu, czy on był stricte w służbach, czy może w Ministerstwie Sprawiedliwości, a może poza jakimkolwiek resortem, w siedzibie partii, no to wtedy będą konkretne decyzje. Natomiast wykorzystywanie służb państwa nie po to, żeby szukać przestępców i takiego systemu szpiegowskiego, tylko po to, żeby z polityków opozycji zrobić przestępców, bo to jest przecież oprogramowanie, które może wpływać na treści. Trochę manipulować rzeczywistością. Oczywiście, czyli po to, żeby zrobić z nich przestępców, to są standardy białoruskie. Proszę powiedzieć, jak pan widzi, lub też jak pan sobie wyobraża rolę w najbliższej przyszłości do wyborów obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, patrząc na te incydenty, które miały miejsce w Pałacu Prezydenckim, ale też chociażby wczorajsze rozmowy z panią Werą Jurową a propos Kamińskiego i Wójcika, bo to jest jednak cały czas interwencja w pewnej sprawie. Na razie tak, w jednej, ale... Jeśli chodzi o pana prezydenta i to, że on spróbował gdzieś przechowywać pana Wąsika i Kamińskiego, to gdy słyszymy o kolejnych politykach PiSu, Piotrze W., to obawiam się, że za chwilę pan prezydent będzie musiał rozbudowywać swoją kancelarię, bo tam braknie mu miejsca przechowywać wszystkich potencjalnych przestępców, bo to naprawdę chyba nie zrozumiał, że miejsce przestępców jest w więzieniu, a nie w Pałacu Prezydenckim. I mam nadzieję też, że pan prezydent nie będzie wetował potrzebnych ustaw, które nie wynikają z woli politycznej rządu tylko z tego, że ktoś na partie demokratyczne w liczbie 12 milionów Polaków zagłosował. Pan prezydent nie będzie wetował ustaw rządu, tylko będzie wetował wolę Polaków, wolę większości. Jeżeli chce być prezydentem partii jeszcze przez niewiele ponad rok, to
to opóźni wiele potrzebnych procesów. My będziemy oczywiście szukali porozumienia na tyle, żeby te w ważnych sprawach weta odrzucać. Natomiast szczerze mówiąc, mam nadzieję, że wielu Polaków... Wyobraża sobie pan gładką współpracę na linii rząd-prezydent? Pan premier, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz również deklarowali taką współpracę, są na nią gotowi, są spotkania w sprawie na przykład bezpieczeństwa narodowego, gdy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent był poinformowany i przez premiera, i przez ministra obrony narodowej. No tak, tutaj reakcja była bardzo szybka. Tak, tylko ze strony rządu. Niestety pan prezydent w innych sprawach stoi po stronie partii, a nie po stronie woli Polaków. Zresztą dziwię się panu prezydentowi trochę, bo pamiętamy, jak traktował go Jacek Kurski jako prezes TVP, jak traktowały go media rządowe. I nie sądzę, żeby pan prezydentowi było dobrze z obroną tej tępej propagandy, ale źle się dzieje, że pan prezydent w tej sprawie nie potrafi wybić się na niezależność. Myślę, że za moment zrobimy sobie takie kółeczko jeszcze i wrócimy, ale tak chciałabym trochę o... Teraz jest pan w Ministerstwie Klimatu, więc tak chciałabym trochę też zahaczyć o ten wątek, bo nazwisko Obajtek do tej pory kojarzyło się z jedną dużą spółką, Orlenem, ale ostatnio usłyszeliśmy również o panu Bartłomieju Obajtku. Tak, usłyszeliśmy o panu Bartłomieju, który był dyrektorem regionalnym Lasów Państwowych w Gdańsku. Czy brat mieszkania nie mógł mu kupić? Bo ja nie rozumiem. I właśnie wobec niego, wobec mieszkania pan Bartłomiej Obajtek zachował się tak bardzo chętnie jak pan Daniel Obajtek wobec kasy. No po prostu widać, że te apetyty w rodzinie obaj są niepospromione. Jak żyję, nie pamiętam mieszkań po 30 tysięcy, właśnie, tylko po 50, przepraszam. I jeszcze kupowanych na ostatniej prostej, wiedząc, że się władzę straci. Jak widać, bracia Obajtkowie mają wielki pociąg do mieszkań i do lokum. Afera gigantyczna, jeśli chodzi o kwestie lasów państwowych, nadzór nad lasami. No właśnie, bo każde ministerstwo gdzieś szerzej w mediach opowiada o tym, co takiego lub też jakie niespodzianki zastała ta nowa władza po tej starej władzy. Co było dużym zaskoczeniem w waszym resorcie, proszę powiedzieć? Dla mnie dwie kwestie. Po pierwsze to, że na pierwszym miejscu nie stała merytoryka, tylko polityka, i wobec czego opóźniały się decyzje w związku z transformacją energetyczną w Polsce. Wiele ustaw było wywalanych na ostatniej prostej tylko dlatego, że taka była decyzja polityczna, mimo że pracowali nad nimi eksperci, a sfera energetyczna to jest miejsce właśnie dla ekspertów i dla odpowiedniego wyważenia racji, a nie dla polityków. Ale energetyka to jest też bezpieczeństwo państwa. Dokładnie, wobec czego tutaj wiele decyzji zostało zapóźnionych. A na co do czego przykładano wagę? Do tego, żeby de facto upolitycznić, sprywatyzować politycznie Lasy Państwowe. Ogromną spółkę, z której bardzo suwerenna bogatą Polska zrobiła sobie wiatrak wyborczy, gdzie na nie tylko funkcję dyrektora generalnego Lasów Państwowych, instytucji państwa, ale i regionalnych dyrektorów, jak właśnie Bartłomiej Obajtek, wprowadzano funkcjonariuszy partyjnych, że funkcjonariuszy partyjnych wprowadzano do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska zajmujących się kierunkiem wydatkowania środków. Ale Ministerstwo Sprawiedliwości ma swój Fundusz Sprawiedliwości. Ostatnio pojawiła się lista instytucji i kwoty obok, jakie te dofinansowania były. Podobnie poznaliśmy też inne przepływy finansowe. Czy u was też Lasy Państwowe audyt głównie pokazuje? Oczywiście, już pokazuje. Nieprawidłowości w Lasach Państwowych. My o tych nieprawidłowościach ze strony nawet samych pracowników słyszymy. Tak. To jak funkcjonowało Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, jak finansowało kampanie polityczne polityków PiS-u za pieniądze publiczne, za pieniądze Lasów Państwowych. Więc tutaj... Czy tutaj również pojawią się sprawy, które trafią do prokuratury? Absolutnie tak. Jestem o tym przekonany i myślę, że też sprawy, które będą objęte przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli pana prezesa Banasia. I też jeśli chodzi o
fundusze promocyjne w samym resorcie klimatu, to komu były zlecane kampanie medialne. To też jest i będzie przedmiotem naszego audytu, bo nie na zasadach rynkowych, nie na zasadach przetargów, nie na zasadach nawet jakiejkolwiek oceny słuchalności merytorycznej były te decyzje wydawane, tylko stricte polityczne, więc to też będziemy pokazywali. No proszę, to mam nadzieję, że poznamy i listę, i kwoty, bo przypuszczam, że tam również znajdą się organizacje, które są, które były i których już nie ma. I to Eldorado dla tępej propagandy się już skończyło. Zacznie się merytoryka i zacznie się wreszcie funkcjonowanie władzy na podstawach wiedzy, nauki. Szczególnie w tym resorcie jest to absolutnie kluczowe. Dziękuję bardzo serdecznie.